1 sierpnia wspominamy świętego Ethelwolda, biskupa. Ethelwold urodził się około 912 roku w Winchesterze. Około 938 roku razem ze świętym Dunstanem został wyświęcony na kapłana. Towarzyszył mu w Gastonbury, gdzie Dunstan przywracał życie zakonne. Potem objął wyludnione opactwo w Abingdon. W roku 963 Ethelwold został biskupem Winchesteru, gdzie wkrótce zastąpił przy katedrze żonatych duchownych mnichami z Abingdon. Rok później zreformował opactwo w Milton i w New Minster w Winchesterze. W roku 966 odnowił Peterborough, a 4 lata później klasztor na Ely zmienił na opactwo męskie. Potem przyszła kolej na Tornej. Sam w Gastonbury i Abingdon pracował fizycznie w ogrodzie, w kuchni i przy murarce. Zajęcia tego rodzaju kontynuował w Winchesterze. Zainicjował tam także nowy styl w przyozdabianiu rękopisów oraz przepisywanie tropów i innych zapisów muzycznych. Zawdzięczamy mu też tłumaczenie reguły benedyktyńskiej. W roku 970 na synodzie zredagował Regularis Concordia, kodeks dla około 30 klasztorów, które istniały w okręgu Wessex i w Mercji. Pomagali mu w tym mnisi z Gandawy i Flery. W roku 980 konsekrował katedrę w swym biskupim mieście. Jego wkład w dzieło odnowy kościelnej w Anglii był ogromny. Zmarł 1 sierpnia 984 roku. Kult, który go bezzwłocznie otoczył, podtrzymywały klasztory tak wiele mu zawdzięczające. Módlmy się. Wszechmogący Boże, obchodzimy wspomnienie świętego Ethelwolda biskupa, który słowem i przykładem przyczyniał się do dobra wiernych. Spraw, abyśmy doznawali skutków jego wstawiennictwa. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.